Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam Was na finałowy odcinek gry Ghost Recon Wildlands Nature Road. Mamy zabić El Invisible. Poznaliśmy jego tożsamość w ostatnim odcinku, teraz idziemy po niego samego. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy gra znowu nie zrobi nam psikusa i nie pokaże nam, że jednak El Invisible jest nietykalny. I być może część tego DLC będzie pokazana w następnym DLC. Nie wiadomo. Wiem, że nie mam podświetlenia ani na mapę, ani na ten. Także powoli muszę podejść, bo nie wiem, co mnie tutaj czeka. A jestem tylko wyposażony w Deagla. Ani nie mamy drona, nie wiem co. To będzie chyba najkrótszy odcinek z gry Ghost Recon Wildlands. Tyle, żeby w razie czego nic mnie nie zaskoczyło. To die. It's just a moment. We're here, then we're not here. Now you're not here. How's that for you? No niestety. Zabiłem go, no i chyba będzie coś do obejrzenia. Także zapraszam Was serdecznie. Aha, czyli po prostu napisy końcowe. Przyspieszenie, przytrzymaj, aby pominąć. Dobra. Film dostępny. Aha, czyli ten film. Operacja Nature Road, jesteś kimś. Nie wiem, gdzie mnie w ogóle zrespiło. O kurde, nie sądziłem, że to taki krótki będzie film. Także, żeby naprawdę nie było. Weźmy, poróbmy coś jeszcze. O, lećmy na przykład tutaj, do broni. Wiem, że jakaś jeszcze akcja będzie albo coś. On po prostu wyciągnął broń, ja go zastrzeliłem, strzeliłem mu w głowę i to była cała akcja. I jednak akcja tego DLC, tak jak myślałem, nie przeniesie się do następnego. No teraz zostaje nam czekać na kolejne DLC, bo Ubisoft miało w planach wypuścić dwa DLC do tej gry, to jest pierwsze, a drugie no zobaczymy, bardzo jestem ciekaw, bo kurde, bateria przeciwlotnicza. A drugie to też jestem ciekaw, co to może być. Ale bum. Także trochę finał i mnie zaskoczył i tego się spodziewałem, ale myślałem, że jakoś będzie spektakularniejszy ten koniec gry. Także już od następnego tygodnia wracamy
z fabularką. Zobaczymy, czy solo, czy w trybie kooperacji. Zobaczymy, jak Alcatraz się na to będzie zaopatrywać. Czy będzie miał również czas. Demo's primed and in place. Sniper, top of the tower. Sniper in the tower. Target. I got another. That's five. Just spotted one with some machine guns. Po nogach dostał. Ile ich tam było? Oj, szybko, 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 szybko! Dobra. I got eyes in a weapons case. Ah, I can use this. Chyba na kusza. Dobra. Myślę, że na tym zakończę. Dobra. Widzieliście finał.
Też troszeczkę pojechałem, poleciałem po tą broń, żeby też nie. No, nie zmarnować tego odcinka, bo dwie minuty i pokrzyku i cały to jest nasz finał. Ale wiecie, wiecie co się stało, wiecie jak się zakończyło dodatek. To było moim celem. Tak jak mówiłem, od następnego tygodnia wracamy do podstawki, także wyczekujcie mnie z... nie powiem z utęsknieniem, tylko po prostu z niecierpliwością, bo zobaczycie co się stanie, jak się skończy podstawka, choć może większość już z was, którzy grali w tą grę, bądź grają, już to zrobiła, ale są jeszcze gracze, co nie grali w tą grę i chcą właśnie wiedzieć jak się zakończy, bądź chcą wiedzieć po prostu jak się w tą grę gra. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mój fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami i to wszystko. Zapraszam was na następny odcinek z gry Ghost Recon Wildlands. Już nie na Nacho Road. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć.